przechodzimy, szanowni państwo, rozpoczynamy procedowanie projektu uchwały według druku 1205. Projekt uchwały w trybie jednego czytania. Szanowni państwo, zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 1205 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do przewodniczącej prowadzącej obrady. Podział obszaru gminy, sprawa dotyczy podziału obszaru gminy miejskiej Kraków na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Drugi jest projektem klubu radnych PO. Przypominam, w trybie jednego czytania referuje pan Grzegorz Stawowy. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, zgodnie z deklaracją przy wprowadzaniu projektu uchwały złożyłem stosowną autopoprawkę. Oczywiście jesteśmy otwarci na inne propozycje ilości rejonów. Proszę? Kalkulator, tak? To jakby jest kwestia dyskusji, tak? Ja osobiście uważam, że liczba rejonów w liczbie mnogiej, a nie pojedynczej, tak jak na początku była proponowana, czyli jeden rejon, jako gmina, jako jeden rejon, będzie zdecydowanie bardziej korzystny dla mieszkańców. Ja tutaj wspominałem o dwóch przykładach z ostatnich tygodni. W Gdańsku i w Szczecinie obniżka cen jest o około 40% po przetargach. Gdańsk jako miasto mniejsze miało 6 rejonów, Szczecin jako miasto mniejsze zdecydowanie od naszego 4 rejony. Przy czym w Gdańsku przetarg, przy czym w Szczecinie przetarg dotyczył również regionalnego jakby systemu gospodarki odpadami, dlatego że tam jest budowana spalarnia i oni przyjęli założenie, że gmina nie będzie budowała sortowni, lamusowni, kompostowni i tak dalej, tylko od razu będzie chciała to zlecić firmom, które będą odbierały odpady. Przypomnę, że z globalnej kwoty gospodarki odpadami aż 83 miliony w Krakowie, to jest kwota, która jest wyliczona jako koszt odbioru odpadów od wykonawców, czyli od producentów odpadów, czyli od mieszkańców i od przedsiębiorców. Oczywiście założenie, że jak będzie więcej rejonów, to będzie niższa cena, jest założeniem teoretycznym, opartym na doświadczeniach dotychczasowych z innych branż. No niemniej wydaje się, że skoro to w innych miastach się dzieje, to jest szansa, że w Krakowie sytuacja będzie analogiczna. Wtedy mam nadzieję, że będzie dość rzadka przyjemność na Radzie Miasta przeanalizowania stawek urzędowych za wywóz odpadów, a w konsekwencji mam nadzieję również ich obniżenia. Jeśli chodzi o, pojawiały się takie argumenty ze strony niektórych radnych, że to nie gwarantuje przeżycia spółce gminnej. Otóż sytuacja jest następująca. Żadna ilość rejonów nie gwarantuje. Dlatego, że w ustawie jest zapisane jasno i wyraźnie, że odbierające odpady będą wyłonieni w drodze ustawy o zamówieniach publicznych. Czyli zwycięzca przetargu dający najniższą cenę zdobywa kontrakt. I czy będzie to jeden rejon, czy tych rejonów byłoby 18, to i tak odbiorca odpadów zawsze jest tą firmą, która da najniższą cenę. Oczywiście w moim odczuciu większa liczba rejonów daje również większe szanse MPGO na wywalczenie kontraktu, bo będzie mogła się skupić na części rejonów, a nie zagrawa bank jeden do jednego na cały Kraków. Stąd przedstawiliśmy państwu uchwałę, a później do niej autopoprawkę. Wydaje się, że liczba 5 sektorów to jest taki kompromis, który ma ręce i nogi, tak po prostu rzecz ujmując. Wydaje się, że to powinno się przyczynić do obniżenia opłat za wywóz odpadów, a w konsekwencji powinno wpłynąć na obniżenie stawki administracyjnej za śmieci, które dzisiaj mieszkańcy mają przegłosowane, które musieliby dzisiaj płacić. Ta autopoprawka spełnia wymogi ustawy i z względu formalnym powinna już być w pełni poprawne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wszyscy państwo macie autopoprawkę oczywiście do wglądu. Jest pozytywna opinia Komisji Infrastruktury. Czy są opinie innych komisji? Nie widzę. Opinie stanowisk klubów radnych. Bardzo proszę pani Barbara Nowak. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, oświadczenie Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Krakowa. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Krakowa konsekwentnie wskazuje, iż przyjęta głosami większości parlamentarnej, a zaproponowana przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej ustawa o odpadach wskazuje gminy, w tym i Kraków, nie tylko na borykanie się z kłopotami natury formalnej, ale przede wszystkim ich mieszkańców na konieczność ponoszenia nadmiernych kosztów związanych z jej prowadzeniem. Procedowana dzisiaj uchwała ustanawiająca sektory, na które ma być podzielony Kraków,
wydaje się być jedynie próbą zrealizowania scenariusza umożliwiającego w przyszłości dokonanie niewielkiej korekty przyjętych już przez radnych Platformy Obywatelskiej Klubu Prezydenckiego bardzo wysokich stawek. Ponadto radnym nie została przedstawiona żadna rzetelna analiza, z której wynikałyby kryteria, jakie zastosowano przy dokonywaniu podziału miasta na sektory. Wskazane w ustawie kryteria dzielenia na sektory są w przypadku propozycji brzmienia uchwały potraktowane instrumentalnie. Zgłoszona propozycja nie chroni mieszkańców przed koniecznością ponoszenia nieuzasadnionych kosztów. W obliczu powyższego radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Kraków nie chcą swoim głosowaniem przyczynić się do pogłębiania chaosu i tym samym zaakceptować podziału rynku, który może doprowadzić do łatwego przejęcia go przez dominujące na nim podmioty. Bardzo dziękuję. Czy któryś jeszcze z klubów? Bardzo proszę, pan radny Stawowy. Będziemy zaraz, zaczniemy dyskusję, proszę się zgłaszać ewentualnie. W ramach dyskusji, bo ja zawsze z uwagą słucham stanowisk klubowych, bo to są bardzo ważne stanowiska, one oddają podejście poszczególnych klubów radnych do sytuacji i powagi sytuacji. Pani radna powiedziała, że większość parlamentarna przegłosowała. Tak, to prawda. Posłowie PiS-u też byli za. To po pierwsze. Po drugie, pani mówi, że powierzchowna analiza jest przeprowadzona w autopoprawce. To jest bardzo ciekawe, bo ja ją złożyłem 20 minut temu i bardzo szybko przeanalizowaliście. Rozumiem, że ona jest powierzchowna po głębokiej analizie autopoprawki, bo ja mówiłem od razu, że będzie autopoprawka do tej uchwały. Także ja się niezwykle cieszę z tego, że państwo tak głęboko analizujecie. Rozumiem, że macie inne, lepsze rozwiązanie. Bo propozycja, która została złożona na podstawie doświadczeń z innych miast daje nadzieję na to, że będzie można obniżyć cenę. Jeżeli macie inny pomysł na jeszcze większą obniżkę albo inny pomysł na zejście z tych cen, to super, my też będziemy za. Tylko zaproponujcie cokolwiek. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Bardzo proszę, ja się zgłosiłam, ale myślę, że nie będę jedyną osobą. Bardzo proszę się zgłaszać. Szanowni Państwo, ja chciałam tutaj do wystąpienia mojej koleżanki radnej dodać jedną rzecz. Proszę Państwa, ze sprawą ustawy nie poradził sobie do tej pory ani rząd SLD, ani rząd PiS-u, który ominął szerokim łukiem, a kiedy mógł się wypowiedzieć i zbudować cokolwiek pozytywnego, tego nie zrobiono. Tak gwoli ścisłości przypominam, że po raz pierwszy my musimy się z tym wszystkim zmagać i w jakiś sposób rozwiązać to. A jeszcze sprawa jedna, łatwo jest naprawdę krytykować, wielki filozof Fryderyk Nietzsche nazwał to resentymentem, łatwiej mówić nie, a nie budować rozwiązań pozytywnych. I to mieliśmy przed chwilą zaproponowane po raz kolejny. Nie, bo nie. Czy ktoś z Państwa chce zabrać jeszcze głos poza mną? Nie widzę. Szanowni Państwo, tak? Bardzo proszę, pan Marcin Szymański. Następnie przygotuje się pan Włodzimierz. Pani przewodnicząca, szanowni Państwo, do projektodawcy taka uwaga. My wychodzimy z założenia, że rzeczywiście zwiększenie ilości sektorów z jednego na więcej wychodzi naprzeciw postulatowi zwiększenia możliwości. Proszę sobie ustawić mikrofon, bo pana nie słychać. Wychodzi naprzeciw zapobieżenia niebezpieczeństwu przyjęcia rynku przez monopolistę. Na ile nie wiadomo. Nie wiadomo. Ale rzeczywiście wychodzi i my jesteśmy zwolennikami tego, żeby zwiększyć ilość sektorów z jednego na więcej. Ale dlaczego na 5, 7 czy inaczej niż 18, a choćby nawet na 18, dlaczego? Nie wiadomo. Takich informacji nie dostaliśmy. W Gdańsku, panie przewodniczący, jest sortownia. Jest MBS. W Szczecinie też. Tak. W kwestii formalnej jeszcze posłowie PiS głosowali przeciwko tej uchwale. W tym tygodniu prawdopodobnie jeszcze ustawie. W tym tygodniu prawdopodobnie zostanie zgłoszony wniosek do Trybunału w sprawie tej ustawy. Jeśli chodzi o informację, którą wygłosiła pani przewodnicząca Jantos, to nieprawda, że my nie wychodzimy z pozytywnymi postulatami. Niestety państwo przegłosowujecie jak maszynka przeciwnie. Proszę spojrzeć na wyniki głosowania z uchwał procedowanych w listopadzie zeszłego roku. I teraz to, co państwo robicie, krótko powiem, to moim zdaniem jest w czystej postaci rosyjska ruletka. Wkładacie do magazynka 5 lub 7
nabojów i kręcicie bębenkiem. Macie nadzieję, że się uda przeżyć i że będzie lepiej. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Pan Włodzimierz Kietrus, proszę bardzo. Pani przewodnicząca, pani prezydent, szanowni radni. Ja zacznę od tego, że tak jak kolega Marcin Szymański w jednej wypowiedzi powiedział, chcecie, żebyśmy pompowali przebite koło i udawali, że uratujemy sytuację. W takiej sytuacji jesteśmy. Państwo powiedzieli A, musicie powiedzieć B. My nie możemy ratować sytuacji, która jest jakby w poprzek naszych propozycji. Zacznę od tego. Oczywiście pewnie będą obniżki, ale w tej chwili nasze stawki urzędowe są takie jak w Wiedniu. Tylko różnica jest taka, że w Wiedniu jeszcze dodatkowo z tych stawek opłacają 3 spalarnie i 15 sortowni. I mają ceny europejskie. No my oczywiście doszufowaliśmy z tymi stawkami również do tych cen europejskich. Teraz, jeżeli chodzi o podział miasta na okręgi, na te obwody, sektory. Chciałbym zapytać, czy teraz szczególnie firmę MPO, która jest operatorem, jak będzie wyglądał przetarg? Ja rozumiem, że będzie jeden przetarg prawdopodobnie, który podzieli miasto zgodnie z projektem uchwały, prawdopodobnie w jednym terminie, więc technicznie dla dużych, którzy będą startować w tym przetargu, nic się nie zmieni, bo on i tak będzie skartował w tym jednym przetargu, który będzie tylko podzielony na x obszarów. Oczywiście wskazanie 5 czy 7 w porównaniu do 18 spowoduje tylko to, że zostanie wykluczonych pewnie kilkanaście mniejszych podmiotów, które ewentualnie mogłyby też startować w takim przetargu, na przykład na jedną dzielnicę, ale oni są już z góry wykluczeni, bo to jest dla nich za duże przedsięwzięcie, żeby startować w takim przetargu. Jeżeli tak poważnie już podchodząc, jeżeli ten przetarg byłby przetargiem, ja bym go nazwał kroczącym, czyli odbywa się pierwszy przetarg na jeden obszar Krakowa, można by zobaczyć, co się dzieje i ewentualnie korygować następne przetargi. Natomiast jeżeli one odbędą się w jednym terminie, to ta uchwała w zasadzie na nic nie wnosi. Nic konstruktywnego, jeżeli chodzi, poza tym, że być może nie dopuści się wielkich, tylko takich średniaków. Natomiast tych mniejszych na pewno się wykluczy z postępowania przetargowego. Więc chciałbym dowiedzieć się, bo to już jest poza uchwałą, ile będzie przetargów, jaki będzie termin, czy one będą podzielone, te przetargi, czy będzie reagowanie na bieżąco na ewentualny odbywający się pierwszy przetarg czy operator widzi zabezpieczenie w warunkach przetargu, żeby nie było monopolizmu na rynku krakowskim. Bo to, że my sobie podzielimy, to jeszcze nie gwarantuje, że nie będzie monopolu na rynku krakowskim. I jeszcze jedno pytanie, ponieważ pytałem kolegów z Komisji Infrastruktury, nie było tego tematu podnoszonego, a ja to o to pytałem w czasie dyskusji nad projektami uchwał śmieciowymi. Jak sobie MPO wyobraża ogłaszanie przetargów i start spółki miejskiej? Po pierwsze, czy jest spółka miejska MPO córka? Czy została powołana, bo ja nic o tym nie wiem, czy ona będzie startowała i czy nie będzie konfliktu ewentualnie prawnego na zasadzie operator, który jest spółką matką i biorący udział w przetargu spółka córka. Dziękuję. Do kogo pan zwrócił te pytania? Do pana prezydenta? Nie ma kto odpowiedzieć w imieniu pana prezydenta. Tak? Pan prezes, tak? Czy ktoś jeszcze z państwa radnych chciałby zabrać głos wcześniej? W związku z tym uprzejmie, no panie prezesie, proszę, by pan był uprzejmy odpowiedzieć. Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni. Więc jeżeli chodzi o procedurę przetargową, to oczywiście będziemy postępować zgodnie z ustawą, która jednoznacznie nakłada taki obowiązek na to, ile jest sektorów, czy 1, czy 2, czy 5, czy 25.
Przetarg oczywiście w przypadku przegłosowania stosownej liczby rejonów przez Wysoką Radę będziemy na tyle rejonów ogłaszać, ile będzie tu wskazane. Oczywiście przetarg będzie jeden, ale to nie zmienia. Nawet gdybyśmy pięć ogłosili, to taki sam skutek to odnosi, czy jest to przetarg z podziałem na zadania, czy pięć przetargów, jeżeli to w tej formie uchwała zostanie przyjęta. Skutek jest taki sam, więc rzeczywiście postępowanie takie, że podzielilibyśmy to w ten sposób, że idzie krocząco pierwszy, drugi, trzeci, to właściwie nie wiem, czy nie byłoby gorsze, dlatego że po prostu każdy mógłby jakby zobaczyć skutki i jakby mobilizować siły. Po prostu nie znam przypadku jakby w ogłaszaniu przetargów, żeby taką metodę zastosować, żeby w ten sposób robić. Wręcz przeciwnie, w przypadku odpadowym nie do końca udanie to się zakończyło w sensie terminu, ale gminy, można powiedzieć powiatu ziemskiego, krakowskiego, podjęły takie decyzje, żeby ogłosić przetargi w jednym terminie właśnie po to, żeby nie ujawnić pewnych rzeczy do końca, tylko żeby wszystkie firmy musiały w jednym terminie złożyć ofertę. Nie udało się to do końca, ponieważ no różne tam uwagi, pytania, zaskarżenia były, w związku z tym w różnych terminach będzie to ostateczne rozstrzygnięcie, ale skutek był taki, że chciano właśnie przeciwdziałać i zrobić przetargi w jednym terminie. Natomiast jeżeli chodzi o samo podział MPO, to on oczywiście został dokonany. Mało tego, MPGO działa i to sprawnie, wykazuje już znaczące obroty i, że tak powiem, już startuje do przetargów, do niektórych przetargów udanie, także rozpoczęło działalność. Udanie w tym sensie, że złożyło w niektórych gminach najlepsze oferty, natomiast nie ma jeszcze rozstrzygnięć, czy to jest skuteczne złożenie oferty. W związku z tym oczywiście MPGO będzie startowało, natomiast oczywiście podzielam zatroskanie wszystkich Państwa radnych. Ja oczywiście nie wiem, jaki skutek będzie przetargu, czy MPGO złoży na tyle dobre oferty, żeby mogło tutaj skutecznie przetarg wygrać. Przypominam tutaj dyskusję, która odbyła się w trakcie debaty w Komisji Infrastruktury dwa dni temu, gdzie rzeczywiście są różne obawy w tym i możliwości złożenia ofert dumpingowych, ale na to póki co nie mam wpływu. W związku z tym, jaki będzie rezultat końcowy, to na to nie umiem odpowiedzieć. Także tyle, co mam w tej sprawie do powiedzenia. Dziękuję. Czy wyczerpały to Pana pytania? Tak, bardzo proszę, Pan Radny Pilch. Pani Przewodnicząca, Szanowne Panie, Szanowni Panowie Radni. Pamiętam, kiedy ogłaszaliśmy wyniki i projekt został przez Państwa Radnych Platformy Obywatelskiej przegłosowany o śmieciach, jak komentarze prasowe były, że Platforma ratuje krakowskie śmieci. Spodziewam się, że za chwilę będzie kolejny komentarz, że Platforma ratuje, aby obniżyć opłaty za śmieci. A wcale tak nie musi być, bo oto, Szanowni Państwo, do przetargu będą przystępowały najróżniejsze firmy przewozowe i to od przetargu zależy, czy kto wygra i od przetargu zależy, czy na jakich cenach zostaną śmieci ten przewoźnik wygra, aby wykonywać tą usługę. I wcale nie jest powiedziane, i my nigdy nie zmusimy danego przewoźnika do tego, żeby obniżył stawkę przewozową, a więc zmniejszył opłatę za wywóz śmieci. A więc nieprawdą jest, natomiast kiedy wyszła afera, że ludzie będą płacić drożej za śmieci, to już komentarze były, że to Rada uchwaliła. Nie, że radni Platformy, tylko że to Rada uchwaliła. Dlatego mówię, jak jest. Nie wiadomo, czy będziemy płacić mniej za śmieci, czy po tych przetargach, czy będzie 7, 8, 9 stref, czy 11, że to nam da gwarancję, że będziemy mniej płacić za śmieci. Absolutnie będzie decyzja należała do przewoźnika, który będzie odbierał te śmieci. Więc nie mówmy o tym i nie mówmy obywatelom, że te śmieci będą, że te ceny będą pomniejszone. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze? Bardzo proszę, Pan Jerzy Sonik.
I uprzejmie proszę o powrót na salę, bo głosujemy, szanowni państwo. To jest poddanie projektu pod głosowanie. Czy pan Sonik zrezygnował? Tak, zrezygnował. Szanowni państwo, podchodzimy do głosowania druku 1205, ponieważ jest to druk jednoczytaniowy. Szanowni państwo, uprzejmie proszę o powrót na salę. Głosujemy. I proszę nie wychodzić z tej sali, ponieważ będzie taki cykl dość intensywnych głosowań. Szanowni państwo, głosujemy druk 1205 z autopoprawką. Proszę się uprzejmie przygotować do głosowania. Głosujemy. Jeszcze pan radny Sławomir Pietrzyk zdąża. Dziękuję bardzo. Czy wszyscy państwo? Jeszcze pan Garda. Szanowni państwo, proszę nie wychodzić z sali, ponieważ będziemy... Proszę? Coś się dzieje, pan Zięba nie może uruchomić, pan Smok. Tak, pan radny Smok też nie może się zalogować. Czy już wszyscy państwo zagłosowaliście? Jeszcze pan radny Smok, tak? Już w porządku? Szanowni państwo, czy wszyscy zagłosowaliście? Dziękuję, zamykam głosowanie. Uprzejmie proszę o wynik. Głosów za 24, przeciw 0, nie brało udziału w głosowaniu 8 osób. Uchwała według druku 1205 została podjęta. Dziękuję.